Kościół pod wezwaniem świętego Jacka i świętej Katarzyny w Odrowążu w gminie Stąporków to jeden z najważniejszych zabytków sakralnych województwa świętokrzyskiego. Ta świątynia teraz doczekała się remontów i prac konserwatorskich. W poprzednim roku parafia świętego Jacka i świętej Katarzyny w Odrowążu otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90 tysięcy złotych w ramach programu Ochrona Zabytków na pierwszy etap renowacji barokowego ołtarza głównego. Prace konserwatorskie wynosiły około 180 tysięcy złotych. Reszta środków stanowiła wkład własny parafii. O tym, co udało się zrobić w ramach pierwszego etapu oraz co oznacza drugi etap renowacji, mówi nam proboszcz Józef Zbigniew Bieńkowski. Zdemontowanie figur, kolumn, zdrapanie warstw, których była jedna, druga, trzecia do deski i potem zabezpieczenie przed szkodnikami i na nowo właśnie pociągnięcie środkami, to już fachowa praca konserwatorów. A w tym roku jak to wygląda zarówno kosztowo, jak i jeśli chodzi o zakres pracy? No chcielibyśmy zakończyć tę generalną konserwację tego ołtarza głównego i całość po rozmowie z wykonawcami określili, że na tę chwilę ich zasięg pracy by się zamknął w kwocie 180 tysięcy złotych. Z rządowych środków na drugi etap prac wspólnota związana ze świątynią otrzymała kolejne 50 tysięcy złotych. Oprócz dofinansowania parafia świętego Jacka i świętej Katarzyny będzie szukać wsparcia z Urzędu Konserwatorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcie deklarują także włodarze gminy Stąporków. Gmina również wspiera renowację tego pięknego, przepięknego kościoła zabytkowego w Odrowążu i na ten rok również zabezpieczyliśmy środki w kwocie 15 tysięcy na prace konserwatorskie związane z renowacją ołtarza. Czy ważna jest w gminie Stąporków inwestycja w takie miejsca kultu sakralnego? To bardzo ważne inwestycje, bo dotyczą naszego i właśnie dziedzictwa, ale przede wszystkim ważne miejsce dla nas katolików. Według różnych źródeł kościół w Odrowążu powstał w XVI lub w XVII wieku.